Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. 22 listopada w Polsce ukazała się pierwsza część książkowej serii Star Wars From a Certain Point of View, pod przetłumaczonym tytułem Z pewnego punktu widzenia. Każda z trzech książek tej serii jest poświęcona jednemu z filmów oryginalnej trylogii i zawiera po 40 opowiadań przedstawiających przygody postaci drugo- i trzecioplanowych. Jako, że kilka dni po premierze kupiłem sobie książkę Z pewnego punktu widzenia, to w najbliższych odcinkach chciałem wam przytoczyć kilka opowiadań, które uważam, że są takie naprawdę najciekawsze i warto im poświęcić uwagę. Na obecny moment z tych 400 znalazłem 4 takie, możliwe, że znajdę jeszcze więcej, ale to jak się bardziej zagłębię w książkę, bo to tak pobieżnie tylko na razie patrzyłem i właśnie takie 4 konkretne znalazłem. Na pierwszy ogień pójdzie historia pod tytułem Mistrz i Uczeń, z której możemy się dowiedzieć, że w trakcie Nowej Nadziei Qui-Gon po raz kolejny odwiedził swojego ucznia Obi-Wana. A więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy i dowiedzmy się, jaki był przebieg tego spotkania. Akcja tego opowiadania rozgrywa się w momencie, kiedy Luke, Obi-Wan, Artu i Fipio dotarli do piaskoczołgu Jawów, kiedy doszli do wniosku, że został zaatakowany przez szturmowców i że najprawdopodobniej ich następnym celem będzie dom Rasów, Luke od razu wsiadł do śmigacza i pojechał sprawdzić, czy z ciocią i wujem wszystko w porządku. I to właśnie w momencie, kiedy Skywalker ruszył w drogę, Kenobi postanowił skontaktować się ze swoim byłym mistrzem. Wezwał Qui-Gona poprzez moc, a on na wezwanie odpowiedział i zjawił się na piaskowej planecie. Gdzie od razu wyczuł, że jego dawny padawan czegoś się ręka i spróbował go uspokoić. Boisz się, mówi Qui-Gon. Poszukujesz środka. Wymagasz równowagi. Możliwe, że na farmie Rasów czekają na Luka imperialni szturmowcy. A jeśli tak, to go uratujesz. Qui-Gon się uśmiecha. A może on uratuje sam siebie? Albo to siostra odnajdzie brata. Obi-Wan nie daje się tak łatwo uspokoić. Albo zginie. Jego płomień zostanie zduszony tu i teraz, choć ledwie wchodzi w dorosłość. Luka czeka wielka podróż, mówi Qui-Gon. Nie skończy się tutaj. Zostało ci to objawione? Qui-Gon przytakuje. Obi-Wan przyjmuje jego słowa z ulgą, większą niż powinien, bo wszak nie potrafi odgadnąć kształtu, jaki przyjmie ta podróż. Był mistrz Jedi, będąc duchem mocy, ma dostęp do wglądu w przyszłość galaktyki, zatem doskonale wie, co czeka zarówno Kenobiego, jak i Skywalkera. Dzięki temu mógł zapewnić swojego ucznia, żeby się nie martwił o to, co się wydarzy, bo Luke, tak jak zakładał Obi-Wan, dokona wielkich czynów. Później Kenobi zwierza się ze swoich odczuć, które miał, gdy otrzymał informację, że Leia prosi go o pomoc. Zrozumiał wtedy, że jego wygnanie nie ma dobiegło końca, ale uświadomił sobie to z dużym trudem. Qui-Gon mówił mu, że to nic dziwnego, ponieważ musiał przywyknąć do nowej sytuacji i przez wiele lat się ukrywać, a więc bycie rycerzem Jedi jest dla niego czymś obcym. Ponownie jednak go uspokajał, mówiąc, że może się to zmienić bardzo szybko, a jego przemiana będzie wręcz natychmiastowa, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie. Do Bena chyba niekoniecznie to dotarło, bo następnie dodał, że wyczekiwał tego dnia od dawna, a teraz boi się tego, że nie podoła temu, co go czeka, że już sprostał wielkim wyzwaniom, czyli walce w trakcie Wojen Klonów, ale to było dawno temu, a teraz jest zaledwie cieniem samego siebie. Także na to Qui-Gon miał podnoszące na duchu słowa. Powiedział, że to nie bitwy i wojny sumują tego, czy ktoś jest Jedi, czy nie. Bo właściwie to każdy, gdyby zjawił się wróg, mógłby wywijać mieczem świetnym lub jakąś inną bronią. Wystarczyłoby go przeszkolić, albo żeby dopisał mu odrobinę szczęścia. Prawdziwe osiągnięcie swojego ucznia Jinu patrzył za to w tym, że ten jest cierpliwy i wytrwały, że cały czas czekał na ten wielki dzień i się nie poddał, a jego zdaniem podołaliby temu nieliczni. Ale oprócz tego jest jeszcze jedno osiągnięcie, zdecydowanie większe. Było nim to, że Obi-Wan nie dał się skusić ciemności, a przecież miał ku temu sposobność i to nie raz. W końcu stracił wszystkich najbliższych. Padme, Satine, no i też sam Qui-Gon umarli, a Anakina spotkało z gorszy niż śmierć. I mimo tego, że Obi-Wana tyle spotkało i koniec końców został sam, to nie przeszedł na ciemną stronę. I to właśnie to było jego największą siłą. Niestety, choć Qui-Gon widział w uczniu takie pokłady siły i w ogóle dodawał mu otuchy, to i sam jej potrzebował. Bo chwilę później rozmowa zeszła na temat szkolenia Anakina, gdzie Jin czuł się winny temu wszystkiemu, co się wydarzyło. I tym razem to Kenobi musiał go podnieść na duch. Widzisz mnie w lepszym świetle niż większość, stary duch. Jestem ci to winien. W końcu to ja cię zawiodłem. Zawiodłeś? Nie byłeś gotów zostać mistrzem Jedi, przyznaje Qui-Gon. Jeszcze nawet nie zostałeś pasowany na rycerza, gdy zmusiłem cię do obietnicy, że wyszkolisz Anakina. A nauka ucznia tak potężnego, wyrośniętego, tak nieprzywykłego do naszych zwyczajów. Możliwe, że nie podołaliby temu najpotężniejsi z nas. Pomyśleć, że obarczyłem cię tym brzemieniem, gdy byłeś ledwie młodzieńcem. Anakin został rycerzem Jedi, wtrącał Obi-Wan z nutą niezłomności w głosie. Służył bohatersko w Wojnach Klonów. To, że stoczył się w ciemność, w większym stopniu okazało się jego wyborem niż czyjąś klęską. Tak, ponoszę część odpowiedzialności. Możliwe, że ty też. Niemniej Anakin został przeszkolony i był na tyle mądry, by móc obrać lepszą ścieżkę. Postanowił inaczej. Obi-Wan wytłumaczył swojemu mistrzowi, że tak, również są temu winni, ale nie w pełni, bo koniec końców wszystko zależało od samego Anakina i to on podjął decyzję, żeby przejść na ciemną stronę. I to od razu przyszedł mi na myśl serię Kenobiego, a konkretnie jego finałowy pojedynek z Vaderem, gdzie Vader powiedział, że to nie Obi-Wan zabił Anakina z Skywalkera, a zrobił to Vader we własnej osobie. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Później rozmawiali na temat wyjawienia prawdy Luke'owi o jego ojcu. Kenobi przekazał swojemu mistrzowi, że nie powiedział wszystkiego, ale któregoś dnia młody Skywalker będzie musiał dowiedzieć się całej prawdy.
Qui-Gon przyznał, że jest na to zdecydowanie za wcześnie, że teraz mogłoby to doprowadzić do tego, że Luke byłby zagubiony, a nawet wystraszony i w efekcie on również mógłby podążyć ścieżką mroku, tak jak jego ojciec. Obi-Wan rozważał natomiast inną opcję. Opcję, że chłopak uznałby go za szaleńca, takiego na jakiego kreował go wuj Owen i pobiegłby do domu rasów wcześniej, a przez to byłby na miejscu w trakcie ataku szturmowców, więc umarłby razem z nimi. Koniec końców oba Jedi dochodzą do wniosku, że Luke pozna prawdę, gdy będzie wystarczająco stabilny i silny w mocy. Na koniec rozmowy Obi-Wan zwrócił uwagę, że Qui-Gon przybrał tak wyraźną formę ducha mocy, jak jeszcze nigdy wcześniej. Mistrz odpowiedział mu na to, że to kwestia nauki oraz dodał jeszcze bardzo piękne słowa, mianowicie, że początkowo w ogóle nie chciał się pokazywać, ale po upadku Anakina zaczął się do tego zmuszać, by objawiać się w pełni, a zrobił to głównie ze względu na Obi-Wana, by ten nie był całkowicie sam. To pokazuje to, że niezależnie czy za życia, czy za śmieci, bardzo mu zależało na swoim uczniu. Kenobi odparł, że któregoś dnia z chęcią pozna tę sztukę i rzucił żartem, że oby nie prędko. Później podziękował mistrzowi za wsparcie, przede wszystkim za jego mądrość, która podtrzymuje go w ciężkich chwilach. Qui-Gon za to podziękował swojemu uczniowi za siłę, która również go podtrzymywała. I jako, że Luke już wracał, to Qui-Gon musiał już ruszać. Powiedział do Obi-Wana, że wkrótce spotkają się znowu. Ten odparł na to, że nigdy nie zawaha się, by go wezwać. Wtedy jednak nie zdawał sobie sprawy z tego, że nie o takim spotkaniu myślał jego mistrz. I tak właśnie przebiegło spotkanie Qui-Gona i Obi-Wana w Nowej Nadziei. Zatem to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co myślicie. Po prostu są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!